Dzień dobry. Szanowni Państwo, nazywam się Marta Wnuk i jestem adwokatem. Do tego filmiku zainspirowała mnie moja klientka, która dzisiaj przyszła z problemem pod tytułem: Pani mecenas, napisałam pozew o rozwód z internetu i niestety mam z tego tytułu problemy. Nie byłam absolutnie świadoma znaczenia słów, które zostały tam sporządzone. Dlatego, Szanowni Państwo, w tym filmie spróbuję Państwu krok po kroku wytłumaczyć najważniejsze elementy, które znajdują się w pozwie o rozwód, tak aby sporządzając taki pozew, żebyśmy byli świadomi tego, co piszemy. A zatem, zaczynając od początku. Mamy pozew o rozwód. To miało jeździć, ale widzę, że nie jeździ. Chyba kółka nie są uruchomione. No dobrze, więc będzie tablica nasza stała. Więc tak, w pierwszej kolejności mamy pozew o rozwód. I teraz tak, kiedy zdecydujemy się na to, że sporządzamy pozew o rozwód, to ja wielokrotnie mówiłam, że w ogóle zaczynamy od celu. Czyli każdą konsultację w kancelarii również zaczynam od celu. Czyli jaki jest nasz cel i co chcemy osiągnąć. Jak już będziemy wiedzieć, co chcemy osiągnąć, to w pierwszej kolejności sobie musimy odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy orzekać winę, czy być może będzie to rozwód bez orzeczenia o winie, czyli tak zwany rozwód za porozumieniem stron, ugodowy, jakkolwiek się nazywa. Możecie terminologię dowolną, niemniej jednak generalnie, jeżeli piszemy taki pozew, to wskazujemy, że bez orzeczenia o winie, tak? Czyli nie chcemy orzekać o winie, nie chcemy dochodzić, kto zawinił. Niemniej jednak w niektórych sprawach zasada jest taka, że mimo to, że składamy pozew bez orzekania o winie, jednakże wskazujemy elementy na winę, z tym, że możemy odstąpić od orzekania z różnych względów. A zatem w pierwszej kolejności, jeżeli sporządzamy pozew o rozwód, odpowiadamy, czy ma być wina, czy bez orzeczenia o winie. Wracając do winy, jeżeli zdecydujemy się orzekać jednak o winie, to w jakich sytuacjach ma to sens? Przede wszystkim w sytuacjach, gdy winę faktycznie ponosi jeden małżonek i jest to wyłączna wina. W przypadku, gdy dwie strony zawiniły i tak naprawdę nie ma jednej głównej przyczyny, dlaczego na przykład następuje rozstanie, nie proponuję Państwu dochodzić tej winy, bo jeżeli hipotetycznie dwoje ludzi zawiniło, nie wiem, kobieta zdradziła i mężczyzna zdradził, wówczas nie proponuję. Natomiast jeżeli jest taka sytuacja, że mężczyzna na przykład zdradził, odszedł do innej, związał się z inną kobietą, opuścił rodzinę, to w takich sytuacjach, mimo że nawet były jakieś problemy w małżeństwie, no ale Szanowni Państwo, no też nie ma małżeństw idealnych, to nie jest tak. Więc co prawda mówi się o tym, że nie ustala się tych procentowo, kto zawinił i wystarczy w 1%, że ktoś zawini, ale ale Szanowni Państwo, musimy w tym wszystkim też znaleźć logikę. Zatem sąd też patrzy, czy główną przyczyną rozstania był fakt, że mężczyzna na przykład poznał kogoś i odszedł, albo kobieta, czy też inne przyczyny. Jeżeli odpowiemy sobie na punkt pierwszy, czyli czy chcemy orzekać o winie, czy też nie, punkt numer dwa w przypadku, gdzie mamy dzieci i tutaj ja dopisuję, że dzieci, bo dla tych Państwa, dla którzy nie mają dzieci, wówczas ja może odrębny po prostu filmik zrobię. Jeżeli mamy dzieci, tutaj narysuję dzieci, dwoje, to musimy pamiętać, że tak naprawdę nasz pozew w głównej mierze powinien być skupiony właśnie na tych naszych maluchach, tak? Albo już trochę większych. I teraz tak, w przypadku, gdy mamy dzieci, może narysujemy jeszcze jednego. Gdy mamy dzieci, to musimy odpowiedzieć sobie na następujące pytania. Miejsce zamieszkania dziecka przy mamie, mama czy tata? I tu mamy miejsce zamieszkania. Kolejna sprawa, którą należy uregulować, jest to władza rodzicielska. W przypadku władzy rodzicielskiej musimy również sobie odpowiedzieć na pytanie, czy
czy pozostawić władzę rodzicielską dla obojga rodziców, czy też jeden rodzic z różnych względów powinien zostać ograniczony we władzy rodzicielskiej, a być może pozbawiony. Tutaj, żeby móc odpowiedzieć na to, trzeba przeanalizować sytuację. Generalnie, gdy rodzice są zgodni, ja proponuję pozostawienie władzy dla obojga. Jednakże w sytuacji, gdy między rodzicami nie ma porozumienia, nie ma porozumienia co do tego, gdzie dziecko ma być zapisane do szkoły, nie ma porozumienia co do tego, żeby, nie wiem, w danym terminie wyrobić dziecku dokumenty, wówczas proszę rozważyć ograniczenie władzy rodzicielskiej. Musimy również pamiętać, że ograniczenie władzy rodzicielskiej to zupełnie coś innego niż pozbawienie władzy. I teraz tak, na dwie najważniejsze kwestie. To są pieniądze, tak, regulujące kwestie związane z dziećmi oraz kontakty. I ja, szanowni Państwo, kontakty. Ja, szanowni Państwo, chciałabym zwrócić Państwu szczególnie uwagę na te dwa elementy, czyli pieniądze i kontakty, ponieważ niekiedy sprawa związana z miejscem ustalenia dzieci we władzą jest taką też bardzo istotna, ale nie aż tak jak pieniądze i kontakty. Ponieważ, szanowni Państwo, zacznijmy od kontaktów. Jeżeli, przykład, Ty jako matka zostałaś opuszczona przez swojego męża i wyszedł, założył sobie nową rodzinę, nie uregulujecie tych kontaktów, wówczas może być taka sytuacja, że były mąż będzie wpadał, kiedy sobie chce. Może być również taka sytuacja, że on się wycofa z tych relacji, z tych dzieci i też nie będzie to dopilnowane. Wobec tego ja proponuję najczęściej określać kontakty, bowiem widziałam bardzo często sytuacje, w których kontakty nie były określone i niestety były różne przykre konsekwencje z tego wynikające. Wychodzę z założenia, że jeżeli będą te kontakty określone, wówczas zawsze strony będą chciały się porozumieć i znajdą to porozumienie. To nie jest tak, że sąd będzie Was kontrolował z tych kontaktów i będzie ingerował w Wasze życie. Po prostu na potrzeby danej sytuacji zorganizujecie sobie tak, że przesuniecie na przykład jakiś termin. Jednakże ja nie godzę się na to, żeby na przykład po rozstaniu rodzice później żyli wciąż w jakimś konflikcie. Nie wiadomo, kiedy odbierze, nie wiadomo, czy przyjedzie, nie wiadomo, kiedy dziecko się zobaczy z tatą. Druga sprawa, dziecko też musi mieć regularność. Jeżeli ojciec odszedł z domu, wówczas też dziecku brakuje tej stabilności, on musi mieć ustalone kontakty. Więc, szanowni Państwo, ja proponuję kontakty ustalać. W większości sprawek widziałam, że te kontakty nie są ustalane z różnych względów. Mężczyźni często mają przekonanie, że jak kontakty się ustala, to się do czegoś ich zmusza. Natomiast na przykład w pozycji i układając strategię dla kobiet, ja generalnie polecam ułożyć te kontakty, a w szczególności też dla mężczyzn, którzy na przykład mają problemy z kontaktami, ponieważ nie możemy tu generalizować. Różne są sytuacje. Faktycznie zgodnie z statystykami dzieci częściej zostają z mamą. No i jednakże są również też takie sytuacje, że tata ma kontakty, więc te kontakty trzeba uregulować. Jestem za tym, żeby uregulować. No i kwestia pieniędzy. Nic tak nie dzieli ludzi jak pieniądze. I tutaj zawsze ten element wywołuje dużo konfliktu. Niekiedy żadne z tych elementów nie są kwestiami spornymi, a spornymi są tylko i wyłącznie alimenty. Co prawda tutaj zaczęłam zmazywać tą strzałkę, ale to jest też istotne. Wytłumaczę Państwu dlaczego. Dlatego, że musimy też spojrzeć na to. Ja często robię taką analogię. Jeżeli nie wiemy, jakie alimenty, to przede wszystkim należy w ogóle skonsultować to z dobrym prawnikiem, żeby mniej więcej zdobyć doświadczenie, ile obecnie otrzymuje się alimentów. Ja mogę powiedzieć na podstawie chociażby Warszawy i spraw, gdzie prowadzę, jakie są najczęściej alimenty, ale alimenty nie mają znaczenia jakby możliwości ojca, to jest jedno, a potrzeby dziecka to jest druga sprawa. Najważniejsza sprawa w przypadku alimentów jest to, żeby oszacować, jakie są koszty utrzymania dziecka. Jeżeli oszacujemy koszty utrzymania dziecka na przykład na poziomie 3000 zł, albowiem jest to przedszkole, wyżywienie, koszty związane z odzieżą, obuwiem, chemia, kosmetyki, nie wiem, kolonie, zajęcia dodatkowe, angielski, basen, wyjścia ze znajomymi, imprezy okolicznościowe, święta, ferie, cokolwiek,
i wyliczymy tą kwotę na poziomie 3000 zł, to przechodzimy dopiero jako element, czyli pierwsza rzecz, pierwszy element przy alimentach, to ile dziecko kosztuje. Tu musimy po prostu odpowiedzieć na pytanie, jaki jest koszt utrzymania dziecka. A dopiero w drugiej kolejności idziemy, jakie są możliwości też osoby zobowiązanej, czy to ojca, czy matki. I dopiero tutaj, na tej pozycji, zastanawiamy się, jak nasza sytuacja wygląda, ile w stanie jesteśmy na przykład płacić, albo ile w stanie jesteśmy uzyskać. Szanowni Państwo, nawet jeżeli w dokumentach finansowych czasem nie wygląda to ładnie, to sądy mają coś takiego jak takie słowo magiczne możliwości zobowiązanego. Czyli nieważne, że na przykład przy działalności gospodarczej będziemy na stracie 20 tysięcy złotych i ta strata będzie się utrzymywała 5 lat, ponieważ sąd ma duże doświadczenie życiowe i wie, że skądś te pieniądze się biorą, skoro jest firma, która od 5 lat jest na minusie, no to trzeba po prostu ją zamknąć i iść do pracy. Wobec tego sądy realnie patrzą, jaki jest koszt utrzymania dziecka, a później patrzą na możliwości zarobkowe ojca. Dlaczego te dwie sprawy mają związek? No szanowni Państwo, jeżeli ojciec na przykład spędza 10% czasu z dzieckiem, no to patrząc na to, tutaj, że 10% czasu z dzieckiem, dla przykładu spędza tylko 3 dni w miesiącu, a miesiąc ma 30 dni, to w pozostałych 27 dniach, albo no na przykład, nie wiem, 7 dni, prawda, żeby tutaj już nie, jakby tutaj nikogo nie obrazić, ale dla przykładu 7 dni, albo często jest tak, że tylko w weekendy, co drugi weekend, no to wówczas mamy 4 dni, no to przykład, 4 dni, fajnie później te 4 dni przeliczyć, ile stanowi to też procent, prawda, czasu, 4 dni. Czyli mamy 4 dni czasu, czyli tatuś weekendowy co drugi weekend, patrzymy, jaki to jest procent też czasu. Jeżeli ojciec spędza dla przykładu tylko 10% czasu w miesiącu, wówczas powinniśmy żądać również większej kwoty alimentów, bo na przykład na jednej osobie spoczywa cały ciężar utrzymania, wychowania dziecka, pielęgnacja, przygotowanie, odwiezienie i tego typu związane koszty oraz czas, a czas to pieniądz. Więc szanowni Państwo, reasumując, jeżeli mamy dzieci, to musimy przede wszystkim jakby łączyć też sprawy istotne dla nas. Rozwód jest wyjątkowym czasem, ponieważ rozwód jest czasem, który powoduje to, że żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości. I jeżeli strony nie miały wcześniej porozumienia, to ja zawsze mówię, że nie liczmy na to porozumienie, tylko działajmy, określajmy sztywno zasady. Uważam, że kontakty powinny być w większości sytuacji określone, a alimenty też są uzależnione co do zasady od kontaktów, albowiem ja często powołuję się na to, że skoro na przykład drugi rodzic spędza mało czasu z dzieckiem, wówczas kwota alimentów też powinna mieć znaczenie. I też w sytuacji, gdy ojciec czynnie uczestniczy na przykład w życiu dziecka, to również powinno być to uwzględnione. A zatem, szanowni Państwo, mam nadzieję, że krótko i konkretnie wytłumaczyłam Państwu najważniejsze zasady. A zatem, jeżeli przygotowujecie pozew o rozwód i szukacie jakiegoś wzoru w internecie, to zachęcam Państwa do przeanalizowania każdego zdania, które zostanie tam sporządzone. Pozdrawiam.